Na początku świata był bezkształtny chaos, przepastna pusta przestrzeń bez granic, zatopiona w ciemności, magma bezdenna kipiąca utajonymi mocami żywiołów. Pierwsza wyłoniła się z otchłani bytu Gaja, wszystko żywiąca, płodna matka ziemia o piersi szerokiej, pani elementów, najstarsza z bóstw, praźródło wszelkiego życia. Była jednak pusta i głucha, żaden dźwięk, głos żaden nie mącił odwiecznego milczenia jej nieobeszłych obszarów. Na ten czas Gaja, ziemia, stworzyła Uranosa, niebo gwiaździste nad sobą, które odtąd otulało ją swą błękitną kopułą, stając się siedzibą bogów szczęśliwych. Wanda Markowska, Mity Greków i Rzymian. Prawie każdy słyszał, choć być może w różnych odmianach, tę wersję mitu o stworzeniu świata. Jest to tak zwany mit olimpijski, przedstawiany po raz pierwszy przez Hezjoda w jego eposie pod tytułem Teogonia. Oprócz niego wyróżniamy jeszcze co najmniej cztery inne mity o stworzeniu świata. Pelasgijski, homerycki, orficki i filozoficzny. Jednak spośród nich wszystkich to olimpijski jest najpopularniejszy i to na nim się skupimy. Jak już dowiedzieliśmy się z przytoczonego fragmentu, na początku był chaos. Z niego wyłoniła się bogini Gaja, utożsamiana z ziemią, która, żeby nie czuć się samotną, urodziła sobie męża Uranosa. Była to pierwsza para królewska rządząca światem. Miała niezwykle liczne potomstwo, spośród którego wyróżniamy trzy linie. Pierwszą byli Hekaton Heirowie, olbrzymy o 100 rękach i 50 głowach. Drugą Cyklopi, czyli oczywiście olbrzymy z jednym okiem na środku twarzy. Trzecią stanowili Tytani i Tytanidy, bogowie olbrzymy. Uranosowi nie bardzo spodobały się owoce z łona jego żony. Nie przebierając w środkach, kazał strącić wszystkie swoje dzieci do Tartaru, najniższej i najmroczniejszej części świata podziemnego. Cóż, żadnej matce nie spodobałoby się coś takiego. Nic zatem dziwnego, że Gaja znienawidziła Uranosa. Zaczęła spiskować przeciwko niemu i znalazła sprzymierzeńca w najmłodszym z Tytanów, Kronosie, który jeszcze nie został strącony do Tartaru. Kronos zaczaił się na ojca z żelaznym sierpem i gdy tamten niczego się nie spodziewał, zbliżył się, zadał cięcie i... pozbawił Uranosa najcenniejszej rzeczy, jakiej można pozbawić mężczyznę. Cóż, już prastare mity wiedzą, że tak się po prostu nie robi, bo z miejsca, gdzie niegdyś znajdowała się duma dotychczasowego króla, wypłynęła olbrzymia ilość krwi, z której zrodziły się trzy boginie zemsty, Erynie, skrzydlate staruchy z wężami zamiast włosów. Prawnie czy bezprawnie, Kronos jednak skutecznie opalił ojca i zajął jego miejsce. Za żonę wziął swoją siostrę, Reję. Jednak Uranos przed upadkiem rzucił na Kronosa klątwę, w której przepowiedział, że ten też zostanie pozbawiony władzy przez własnego syna. Może tylko z tego powodu, a może także i z innych, jeśli chodzi o nastawienie do dzieci, Kronos ewidentnie wdał się w ojca. Jakiekolwiek tylko dziecko Reja wydała na świat, ten od razu je połykał. No cóż, trudno odmówić mu praktyczności. Połknął w ten sposób Demeter, Herę, Hestię, Posejdona i Hadesa. Jednak analogicznie do Gai, Rej też nie bardzo się to podobało. Za szóstym razem dała mu do połknięcia zamiast swojego małego synka Zeusa skałę. Podstęp się udał. Tatuś połknął kamień, a mały synek został ukryty z dala od niebezpieczeństwa. Zeus został oddany pod opiekę nimf górskich i kozy o imieniu Almateja, która karmiła go swoim własnym mlekiem. Gdy wspomnianej kozie ułamał się pewnego dnia róg, Zeus wziął go w ręce i swoją boską mocą sprawił, że róg ten od tej pory napełniał się wszystkim, czego tylko zapragnął jego posiadacz. No i w ten sposób powstał wielokrotnie przedstawiany w sztuce róg obfitości. Gdy nasza koza umarła, z jej skóry Zeus wykonał ekidę, tarczę, której żaden pocisk nie był w stanie przebić. Młody bóg dorastał, aż w końcu był gotowy na walkę z ojcem. A receptą na jej wygranie miał być spisek. W porozumieniu z synem Reja podała Kronosowi środek na wymioty i tym samym rodzeństwo Zeusa zostało uwolnione.
Rozpoczęła się wojna z ojcem, która trwała aż 10 lat. Ostatecznie Kronos został pokonany, jednak nie było czasu na świętowanie. Olimp został zaatakowany przez gigantów, olbrzymy zrodzone z Gai z wężami zamiast nóg. Wszystkich bogów ogarnął paniczny strach, jedynie Zeus zachował zimną krew i kierował obronę. Jednak okazało się, że bogowie nie są w stanie w żaden sposób zranić gigantów. Na szczęście Zeus dowiedział się, że gigantów może pokonać tylko śmiertelnik. Na Olimp został sprowadzony Herakles, Heros, syn Zeusa i śmiertelniczki Alkmeny. Dopiero z jego pomocą wróg został pokonany. Po wojnie z gigantami doszło do podziału władzy nad światem między Posejdonem, Zeusem i Hadesem. Bracia ciągnęli losy o to, któremu z nich przypadnie jaka jej część. Zeus wylosował ziemię razem z Olimpem i niebo. Hades stał się panem królestwa umarłych, a Posejdon władcą mórz. Powiedzmy sobie teraz trochę więcej o tym pierwszym, najważniejszym spośród wszystkich bogów. Zeus. Najmłodszy spośród rodzeństwa, ale też najpotężniejszy. Najwyższy spośród wszystkich bogów. Władca nieba i ziemi, pan błyskawic i piorunów. Na przestrzeni lat jego wyobrażenie podlegało zmianom. Początkowo był utożsamiany z siłą i niszczycielską mocą, jednak z czasem jego wizerunek znacznie złagodniał. Ludzie zaczęli widzieć w nim mądrość i sprawiedliwość, ale także i miłosierdzie. Można tutaj dostrzec elementy przemiany stosunkowo podobne do tych, które zaszły w obrazie chrześcijańskiego Boga Ojca na przestrzeni Starego i Nowego Testamentu. Zeus był strażnikiem porządku i równowagi panującej w świecie. Nic dziwnego, że jako najpotężniejszy spośród bogów cieszył się też największym z nich kultem. W każdym większym mieście znajdowała się świątynia mu poświęcona. Jego bronią były straszliwe pioruny, kute nieustannie przez cyklopy na dnie wulkanów. W Olimpii znajdował się posąg Zeusa, dłuta słynnego mistrza Fidiasza, zaliczany do 7 cudów świata starożytnego. Wysoki na 13 metrów, wykonany ze złota i kości słoniowej, przedstawia władcę siedzącego na tronie, trzymającego w prawej dłoni statuę bogini zwycięstwa Nike, w lewej zaś dzierżącego perło. Bez wątpienia posąg ten doskonale oddawał nieodłączne cechy najwyższego spośród bogów – powagę i dostojeństwo. Na ostatnich krańcach zachodu, przy końcu ziemi, gdzie nie dociera już nawet najmniejszy promień słoneczny, znajdowało się wejście do podziemia, nazywanego od imienia swego pana Hadesem. To tędy dusze przechodziły do świata umarłych. Niepokój gościł w ich sercu, gdy w samym przedsionku mijały błąkające się wojnę, trwogę, troski, starość i niezgodę. Dalej ciągną się krzęzawiska Acherontu, rzeki boleści, której to wody łączą się ze Styksem, największą spośród 5 rzek piekielnych. Nazwy ich Acheront znaczy lament, Koitos znaczy oskarżony, Piriflegeton znaczy palący jak ogień i Lete znaczy zapomnienie. A łyk wody z ostatniej wszelkie wspomnienia w nicość porzuca. Dusza, która chce owe rzeki pokonać, musi prosić o pomoc mrocznego przewoźnika, Charona. Ten za odpowiednią opłatą przewozi duszę przez Styks do miejsca, gdzie oczekują na sąd 3 królów. Oni to, Minos, Ajakos i Radamantys, ważyli ich czyny. Dobre i złe. I decydowali. Zasłużeni trafiali do Elysium, gdzie żyli w dobrobycie otoczeni pięknem. Pośrednich o sercach mdłych kierowano do Erebu, jednak wspomniani, zasłużeni i pośredni byli nieliczni. A biada pozostałym. Biada tym, którzy zabijali, kradli, a ich serca były przepełnione goryczą i wyzbyte z wszelkiego współczucia. Im też współczucie nie zostanie okazane. Trafiali ci bezecni do Tartar, najmroczniejszej części świata podziemnego, miejsca cierpienia i miejsca bez nadziei, gdzie mrok króluje na wieki. W pobliżu
pobliżu Tartaru, przy ognistym prądzie Peryflegetonu, znajdował się pałac Hadesa, głównego bohatera omawianego miejsca. Najstarszy spośród braci, bóg umarłych i władca podziemnego królestwa. Grecy straszliwie się go bali. Był swoistym tym, którego imienia nie wolno było wypowiadać. Początkowo jego wyobrażenie było bardzo straszne, jednak z czasem, tak jak w przypadku Zeusa, złagodniało. Czczony był w milczeniu, a krew ofiary, którą mu składano, zlewano do ziemi, by jak najszybciej dotarła do jego królestwa. Gdy Hades opuszczał swoją krainę, zakładał na głowę czapkę wykonaną z psiej skóry, dzięki której stawał się niewidzialny. Jego żoną była podstępnie przez niego porwana i poślubiona Persefona, córka bogini Demeter. Będąc bez wątpienia postacią niezwykle ciekawą, Hades nie był ulubionym bogiem starożytnych Greków. Znacznie więcej sympatii wzbudzał jego średni brat Posejdon. Z dala od najsroższych fal, w morskich głębinach, mieści się wspaniały, błękitny pałac władcy mórz i pana żeglarzy. To Posejdonowi, starszemu od Zeusa i młodszemu od Hadesa, podlegały oczywiście morza, ale też wyspy, nadbrzeża i przystanie. Jednak nie przyjął on tego wszystkiego dobrowolnie, jego apetyt był większy. Jako starszy od Zeusa, to on chciał wieść prym wśród bogów. Między braćmi doszło do konfliktu, który ostatecznie wygrał Zeus. Wkrótce po zakończeniu sporu Posejdon zakochał się. Obiektem jego westchnień była Amfitryta, córka boga tytana Okeanosa. Posejdon zaczął się o nią starać, uzyskał nawet zgodę ojca, jednak sama Amfitryta nie była, lekko mówiąc, zainteresowana. Na pomoc nieszczęśliwemu bogu przyszedł jednak delfin, który zaczął opowiadać Amfitrycie o bogactwach Posejdona, o jego posiadłościach, o wspaniałym błękitnym pałacu, o wszystkich, którzy będą zginać przed nią kark, jeśli tylko zostanie żoną władcy mórz. I tak, zadziałało. Posejdon był w świecie greckim, w świecie żeglarzy, dosyć żarliwie czczony. Im bliżej morza, tym siłą rzeczy mocniej. Ku jego czci odbywały się igrzyska, spośród których najokazalsze były igrzyska istmijskie, organizowane przez miasto Korynt. Sam Posejdon był przedstawiany jako silny, barczysty starzec, trzymający w rękach swój słynny trójząb. Hera była żoną i zarazem siostrą Zeusa, bogini nieba, płodności i macierzyństwa. Przewrażliwiona na punkcie swojej urody, kutliwa, mściwa, Zeus nie miał z nią łatwo. W Olimpii znajdowała się jej świątynia, w pobliżu której co 5 lat odbywały się igrzyska dziewcząt. Ze względu na swoją pozycję, mimo że nie należała do najsympatyczniejszych bogiń, to cieszyła się dosyć dużym kultem. W każdym większym mieście znajdowała się świątynia, ołtarz lub kaplica jej poświęcone. Demeter była kolejną z potomstwa Kronosa i Rei, bogini płodności i urodzaju. Wiecznie cierpiąca z powodu rozstań ze swoją córką Persefoną, którą, jak już wspominaliśmy, Hades porwał i podstępnie uczynił swoją żoną. I która to musiała każdego roku, ku rozpaczy matki, na 3 miesiące zejść do podziemia, by spędzać tam czas ze swoim mężem. No i właśnie na ten czas bólu dla bogini Demeter, ziemię pokrywał śnieg, a rzeki spowijał lód. Gdy natomiast Persefona wracała do matki, wszystko zaczynało rozkwitać, odżywać. Zaczynała się wiosna. Ostatnią z rodzeństwa, o której sobie dzisiaj opowiemy, chociaż chronologicznie najstarszą, jest Hestia, bogini ogniska domowego, patronka podróżnych. 5 dnia po narodzinach każde nowonarodzone dziecko wnoszono wokół znajdującego się w domu ogniska i powierzano bogini w opiekę. Nie wznoszono jej świątyń, ponieważ każde domowe ognisko było miejscem jej kultu. Hestia była przedstawiana zwykle poważnie, w długiej sukni i z pochodnią w ręku. Po srogiej balandze u Dionizosa, Zeus następnego dnia miał olbrzymiego, niemiłosiernego kaca. Nawet magiczny wywar skóry nie potrafił sobie z nim poradzić. Zeusa tak bardzo bolała głowa, że w akcie desperacji wezwał Hefajstosa, by rozrąbał mu czaszkę i sprawdził, co jest przyczyną bólu. Hefajstos wywiązał się z zadania, po czym z głowy pana nieba wyskoczyła jego córka Atena. No dobrze, cała historia z kacem jest zmyślona, ale reszta rzeczywiście opisuje narodziny Ateny, bogini wojny sprawiedliwej i mądrości, patronki Aten i ukochanej córki Zeusa. Atena była z usposobienia surowa i niedostępna, z wyglądu olbrzymia i potężna. Na jej cześć obchodzono w Atenach od VI wieku przed naszą erą Pan Atenaje.
Były to święta, które upamiętniały jej narodziny. Co roku obchodzono małe Panatenaje, a co 4 lata radosne i huczne wielkie Panatenaje. To Atenie też została poświęcona najsłynniejsza świątynia starożytnej Grecji – Partenon. Została ona wzniesiona na cześć Ateny Partenos, co znaczy dziewica. No nie trudno się też domyślić, skąd wzięła się nazwa samej budowli. Atena była przedstawiana ze znaną nam już tarczą Egidą, a także z włócznią i często w towarzystwie sowy. Apollo był synem Zeusa i Latony, jednej z Tytanid. Był najpiękniejszym z bogów. Wysoki, smukły, jasnowłosy. Blask słońca utożsamiano z blaskiem jego urody. Apollo był panem wieszczów, śpiewaków i poetów, patronem sztuki, zwierzchnikiem 9 mus, bogiń nauki i sztuki, spośród których każda opiekowała się określonym zakresem twórczości. Sam Apollo był przedstawiany jako młody, przystojny mężczyzna, trzymający w ręku łuk lub lirę. Jednym z ulubionych bogów starożytnych Greków był Dionizos. Ten oto syn samego Zeusa i królewny tebańskiej Semele, jako bóg m.in. wina zdecydowanie nie mógł narzekać na brak dobrego PR-u. Wydobył z ziemi winną latorośl, nauczył ludzi, jak ją uprawiać, no i wreszcie, co najważniejsze, jak pozyskać z niej wino. Na jego cześć w samych Atenach obchodzono aż 4 święta. Jesienią Małe Dionizje, w styczniu Leucje, z końcem lutego Antesterie, no i wreszcie na przełomie marca i kwietnia najokazalsze Wielkie Dionizje. Ludzie uwielbiali te święta, no i nic dziwnego. Były wręcz przepełnione rozrywkami i dominował w nich radosny charakter. Na cześć Dionizosa praktykowano także bachanalia. Były to obrzędy religijne wywodzące się z Grecji, które największą popularność osiągnęły w starożytnym Rzymie. Wiązały się z hulaszczą zabawą i potężnymi orgiami. Siały tak wielkie zgorszenie, że w 186 roku przed naszą erą Senat Rzymski zakazał ich praktykowania. Odtąd z ich uczestnikami obchodzono się dosyć krwawo. Rzymski historyk Liviusz relacjonuje wymordowanie aż 7 000 uczestników takich obrzędów. Jednak zasadniczo lepiej było czcić boga wina. Przekonały się o tym córki króla Minyasa. Uwielbiały one haftować, szyć, mogły robić to całymi dniami. Niestety także wtedy, kiedy przyszedł okres świąt na cześć boga wina. Podczas gdy wszyscy wyszli na pole, by oddać cześć Dionizosowi, one zostały w domu. I zamiast raz wyrwać się, zaszaleć, wolały szyć dalej. Nie mogła im taka zniewaga pójść na sucho. Dionizos zniszczył ich dorobek życia, a je same zamienił w nietoperze. Nie idźmy zatem za przykładem córek króla Minyasa i zgodnie z zaleceniami starożytnego boga. Jedną z ciekawszych postaci w panteonie greckich bogów jest Pan, bóg płodności, opiekun lasów i pól, strzegący pasterzy oraz ich trzód. Był niezwykłym bóstwem, a jego niezwykłość wynikała z tego, że jako jedyny spośród wszystkich greckich bogów był śmiertelny. Z historią jego nieszczęśliwej miłości wiąże się wykorzystywany do dzisiaj instrument nazywany fletnią Pana lub jak kto woli syringą. Grą na tym, według podań pierwotnie wykonanym z trzciny instrumencie, Pan zachwycał każdego, do kogo ucha dotarł tylko dźwięk tęsknej melodii. Pan był zwykle przedstawiany jako pół człowiek, pół kozioł, przez co wyglądem przypominał satyrów. I o tych panach warto sobie powiedzieć trochę więcej. Były to pomniejsze bóstwa lub też demony leśne, ukazywane często jako pół ludzie, pół zwierzęta. Byli bogami stricte płodności, dlatego nikogo nie powinien dziwić fakt, że byli ukazywani z oporządzeniem postawionym na sztorc. Czasami trzeba przyznać, naprawdę imponującym. Bez wątpienia każdy słyszał o Hermesie, bogu złodziei, kupców i posłańcu bogów. Był on właścicielem cudownej laski zwanej Kaduceuszem, która miała właściwość uśmierzania wszelkich sporów. Był on też najbardziej psotliwym spośród wszystkich bogów. Nie bez powodu stał się patronem złodziei, gdyż wkrótce po tym, jak zjawił się na Olimpie, Posejdonowi jakoś dziwnym trafem zniknął trójząb, Hefajstosowi zawieruszyły się obcęgi, no i może życie toczyłoby się spokojnym biegiem dalej, gdyby ktoś nie został przyłapany na próbie zwędzenia Zeusowi pioruna. Jednak Hermes miał na tyle wdzięku w sobie, że bogowie mu to spokojnie wybaczyli. Hermes był też patronem pasterzy i owiec i ma to dosyć duże znaczenie. Był w związku z tym czczony jako Hermes Kryoforos, co oznacza dobry pasterz, i ukazywany jako mężczyzna trzymający na plecach baranka. Czy my już tego skądś czasem nie znamy?
to tylko niektórzy bogowie i niektóre elementy ze świata mitologii greckiej. Chciałby się powiedzieć więcej, niestety ta forma wymusza pewne ograniczenia. Ale nic straconego. Istnieje cały szereg publikacji, zarówno polskich, jak i zagranicznych, które traktują o mitologii greckiej. Warto się z nimi zapoznać. To nie tylko wspaniała przygoda. Mitologię po prostu warto znać. Czy przechadzając się po pałacach, czy po galeriach sztuki, czy po muzeach, czy wreszcie idąc na zakupy po kosmetyki do drogerii nazwanej od imienia greckiej bogini młodości. Dosłownie wszędzie można natknąć na elementy ze świata mitologii greckiej. To zupełnie inna przyjemność, inne doświadczenie, kiedy patrząc na, dajmy to, taki obraz, możemy powiedzieć nie tylko, no, ładne, ale rzeczywiście rozpoznać, co on przedstawia i dostrzec jego sens.